Witam serdecznie, Krzysztof Gasparski, Prokam Polska, 20 września. Spotykamy się coraz rzadziej. Kto wie, może ostatni raz, jeszcze pewnie pozbiorczo raz, czyli pewnie przedostatni raz w tym roku. Co mam na dzisiaj? Na pewno przestrogę, z uwagi na to, że ptaki odlatują, to znaczy, że trzeba nam się trochę bardziej sprężać, jak gdyby psychicznie, z tym, co mamy do zrobienia w naszych sadach. Zaczynamy oczywiście od zbioru owoców, które, jeżeli chodzi o testy skrobiowe, bardzo szybko dojrzewają. Co prawda pocieszające jest to, że w tych sadach dobrze przygotowanych jędrność jest satysfakcjonująca i ten indeks Strajfa pozwala na troszeczkę przetrzymanie tego zbioru. Ale jednak oceniający i skupujący od nas owoce patrzą głównie na wynik testu skrobiowego i stąd duże ryzyko jak gdyby takiej dyskusji na temat, czy te owoce są już przejrzałe, czy jeszcze nie. Po co się tłumaczyć? Wydaje mi się, że warto troszeczkę wcześniej te owoce zbierać, zwłaszcza jeżeli mają iść do długiego przechowania. Każdy konsument wybierze owoc jędrniejszy i jeżeli chodzi o chłodnictwo, to na pewno ten czynnik jest ważniejszy od tego nawet jak on wygląda. Najlepiej, żeby było jedno i drugie. Chłody się nam zaczęły, więc z dnia na dzień, czyli zdjęcie wykonane wczoraj, a dzisiaj to są dwa światy, albo to, co Państwo macie w palecie z wczorajszego zbioru, a dzisiejszego, to też są już dwa światy. Szampion w końcu zaczął się nam ładnie kolorować, nawet jeżeli mówimy o tym podstawowym szampionie, nie żadnym mutancie, zaczął ładną barwę łapać, może nie bardzo ładną, ale przy tym co było, to jest naprawdę bardzo duży postęp i pewnie jeszcze w następnych kilku dniach się to poprawi. Te owoce, które mają czerwone, to nawet dzisiaj tak szukając mocno zwójek zauważyłem, że i ptaki się potrafią gdzieś tam delikatnie do tych owoców przyczepiać. Wydaje mi się, że jest to w związku z tym, że mamy tych pestkowych, dobrych owoców coraz więcej, tych szpaków w okolicy też coraz więcej i tam na czerwone potrafią wlecieć. No, jak macie Państwo jakieś problemy i gniazda, czy duże chmary, to na pewno warto coś w tym kierunku zrobić, może się przejść, może jednak jeszcze strzelić z tej armatki. Ocena oczywiście indywidualna. Problem, którego nie brałem pod uwagę, ale taki świeży z dzisiejszego dnia, więc zachęcam też, żeby w tym kierunku popatrzeć, ale główny temat dzisiejszego spotkania to oczywiście zwójki. Nie zrobiłem dzisiaj ładnych zdjęć. W sadach, w których się zatrzymałem przy drodze, zwójek nie znalazłem, ale ilość telefonów od Państwa dotyczący problemu zwójek i tego, że one nie chcą zginąć po zastosowanych środkach, jest, bym powiedział, taki mocno ważny, więc zachęcam do tego, żeby do tych sadów chodzić, rozchylać te owoce, które macie, zaglądać pod liśćmi, no jeżeli byłby przyklejony, uschnięty liść, no to jest prawie, że pewność, że tam coś Państwo znajdziecie, ale jeżeli jest zielony, nie przyklejony, ale przylegający prawie do owoców, to na pewno warto pod niego zajrzeć i szukać powodu do tego, żeby być spokojnym, czyli albo siebie uspokoić, aby wykonać ten jeszcze zabieg w tych odmianach, gdzie karencja nam na to pozwala, bo plon można bardzo mocno i szybko zmarnować. Zwójka w tym okresie działa naprawdę bardzo, bardzo szybko i to, że Państwo dzisiaj nie znajdziecie, to nie znaczy, że później nie będzie. Zbieracie owoce, w zasadzie widać, czy problem w Waszych sadach jest, ale też mam sygnały od osób, które zbierały w jednym sadzie, okazuje się, że drugi w tym czasie był przez zwójkę przy tych samych odmianach często, przy tym samym programie ochrony, a drugi sad potrafił być zaatakowany. Zachęcam chodzić po sadach, zaglądać pod owoce, zaglądać pod liście, tak jak tu Państwu prezentuję na zdjęciach. No, o kolorze jabłek mówiłem, o gorzkiej plamistości podskórnej.
No i kolorze przy okazji. Ciągle jest jeszcze czas, zwłaszcza w tych odmianach, które są dłużej, na to, żeby produkty wapniowe, jak gdyby ograniczające skutki gorzkiej plamistości podskórnej, także później chorób przewodniczych, zastosować i aby ewentualnie budować jeszcze barwę kalfos, czyli połączenie wapnia z fosforem może być jeszcze ciągle stosowane. Wiem, że zbiory jabłek, wiem, że nie ma czasu, ale indywidualnie każdą kwaterę warto obejść i popatrzeć. Kończąc, przypomnę, choroby przechowalnicze. Mamy coraz lepsze chłodnie. Każdy, jeżeli liczymy na długie współdziałania, także w latach przyszłych, a nie na jednorazowy, przypadkowy zbyt owoców do jakiegoś odbiorcy, każdy z Was powinien te sady zabezpieczyć, żebyśmy nie musieli się wstydzić tego, co oddaliśmy i żebyśmy mieli odbiorcę także w przyszłym roku, a nie musieli szukać nowego. Stosujemy. Mamy Belli z 7-dniową karencją, mamy Geoxę z 3-dniową karencją. To są produkty, które ciągle jeszcze możemy stosować prawie że podczas zbiorów, bo dzisiaj zbieramy tą kwaterę, a następną kwaterę dopiero za te 3 dni, kolejną za 7, więc można sobie te opryski w ten sposób rozłożyć. Warto. Do tego zachęcam oczywiście. A na dzisiaj dziękuję.